Witam, chcę wam pokazać ten mocznik UEF produkowany w hełmie. Tutaj mam dwie banieczki piątki. One były kupione we wrześniu, stały cały rok w garażu, czyli to zamarzło, rozpuściło się. Tak to wygląda. Tutaj mam kubeczek, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, jaki ma kolor, konsystencja. W środku są jeszcze jakieś takie bryłki, to czuć, jak się potelepie tą bańką, ale zaraz to wszystko pokażę. Spieniło się. A za chwilę przeleję do tego pojemniczka. Po wlaniu do tej miareczki to się spieniło tutaj, ale tej piany jest niedużo. Zaraz to jeszcze może pod słońce wezmę. Słońce, nie wiem czy widać, jak to wygląda. O, jest rzadkie. Zaraz to przeleję z powrotem do tamtej bańki piątki. O, zapach to jest po prostu amoniaku. Czuć bardzo mocny amoniak. Nos czyści. Jak ktoś ma katar, to... O, super. Rzadkie, normalnie jak taki kompocik. Nie widzę tutaj żadnej różnicy, żeby to było jakieś gęste, żeby to mogło dyszę RSN zapychać. Nie ma nic z tych rzeczy. I to ma rzekomo minimum 22,5% azotu. Przelane. A na dole jest troszeczkę, widać, jest gęstego osadu. To tak jak w RSM-ie, to trzeba wymieszać dobrze i dopiero wtedy pójdzie. Jest, jest, jest. Myślę, że próbować nie ma co tego. Tak to wygląda. W pojemniku zostało. Praktycznie nic, wylało się. Dobrze wymieszać i wszystko będzie super. Dzięki.